Hello, hello. Hello, hello. Cześć. Cześć, jesteśmy w live o tym, po co ludzie w ogóle się uczą różnych rzeczy i jak im się to przyda w życiu. Tak, dorosłym i nie tylko. Dorosłym. Sylwia się przygotowała do dzisiejszego live'a i poczytała coś. Tak. Więc będzie opowiadać, co poczytała bardzo. Ja jestem też ciekawa, bo nie zdążyła nawet mi opowiedzieć, co poczytała. Więc ja też się chętnie dowiem. Miałyśmy taką wizję, że jak gadamy o tych różnych takich tematach edukacyjnych, bo wyszło tak, że gadamy głównie o edukacyjnych tematach, to że, no, że też ta edukacja, właściwie sedno jej jest po to, że kiedyś te dzieci urosną i dorosną i jak to one sobie w tym życiu dorosłym poradzą i jak sobie poradzą mając taką edukację, jak mają, albo jak my im jakąś zrobimy inną i w ogóle po co to wszystko jest, czego się uczą, albo co je wspiera w tym, jak będzie ich życie dalej wyglądało, co niekoniecznie. Więc pomyślałam, że to taki live z jakąś taką szerszą perspektywą, nie? Tak. I ciekawa jestem. Więc dzisiaj będzie trochę taki plan, że Sylwia powie, co się dowiedziała i będziemy o tym gadać. I zobaczymy jeszcze, jak będziemy gadać, nie wiem, jak się będziecie pytać i tak dalej. To działamy. Działamy. To ja sobie przeczytałam taki raport z World Economic Forum i oni tam napisali, że od 38 lat na świecie mamy najniższy poziom bezrobocia, pomimo tego, że jest coraz więcej technologii, że coraz więcej jakiejś takiej inteligencji sztucznej, to, że tego bezrobocia jest coraz mniej i pisali, i pierwszy punkt, i pisali o tym, że rzeczywiście trzeba się przygotować na to, że robotów i takich rzeczy związanych z technologią rozwiązań będzie coraz więcej. Czyli, że te proste takie prace powtarzalne, które może za nas wykonywać maszyna jakaś, to te zawody, te prace, te zadania będą znikać. Nie będzie takiej, będzie coraz mniej takich zawodów, które polegają na wykonywaniu jakichś takich prostych, powtarzalnych czynności, które może wykonać maszyna. Tak, a jednocześnie jakoś ta, bo do tej pory to było tak, że ta technologia to zabierze ludziom miejsca pracy i nagle ludzie w ogóle nie będą potrzebni. Oni obserwują coś takiego, że to wcale nie jest tak, bo już teraz żyjemy w czasach, gdzie jest dużo takich rozwiązań technologicznych i tych miejsc pracy nie ubywa, tylko po prostu rodzaj pracy się bardzo zmienia, więc będzie potrzeba coraz więcej ludzi, którzy są, którzy potrafią się uczyć i uczyć się przez całe życie. Tak, to jest coś, co mam wrażenie jest jakieś w tej chwili już czymś takim podstawowym i elementarnym, nie? Że to, że nauka się nie kończy, hej, to, że nauka się nie kończy wtedy, kiedy kończymy szkołę, że to nie jest tak, że się naucz, przygotuj do zawodu, a potem będziesz pracować, tylko że uczymy się cały czas i że właściwie jak idziemy do jakiejś pracy, to większość rzeczy, które są w tej pracy potrzebne, się uczymy, kiedy już tam jesteśmy, poza jakimiś może podstawowymi rzeczami. Oczywiście są różne zawody, nie? Ale że ta proporcja się bardzo zmienia. Także taka umiejętność bycia elastycznym, umiejętność ciągłego uczenia się, bycia ciekawym, poszerzania jakoś swoich umiejętności. Robienia nowych rzeczy. Nie bania się tego, że próbujemy robić rzeczy, które jeszcze nam nie robiliśmy nigdy, tego nie robił. I niekoniecznie nam wychodzą. Wymyślania właśnie, jak coś zrobić, nie? To, co ty mówisz, że są rzeczy, których nikt nie robił i nagle jest tak, że ktoś zaczyna je robić. Ja mam poczucie, że to jakoś, to, co teraz mówimy o tym, co będzie kiedyś, to trochę już to, teraz. Że ja mam przecież to bardzo dzieje. Moją pracę opisuje, nie wiem jak twoją, prawda? No, moją też. Ja w zasadzie nie robię tego, czego się uczyłam w szkołach i na studiach. Znaczy mało z tego. Ja trochę robię, ale bardzo czuję to robienie nowych rzeczy i uczenie się nowych narzędzi i to, że każdy jakiś nowy projekt to są nowe. Na tych pierwszych studiach, nie? Takich, że zrobiłam szkołę podstawową, liceum i studia, potem długo była przerwa, niedawno skończyłam studia podyplomowe, jeden kurs i drugi kurs, także rzeczywiście ciągle się czegoś innego uczę. Tak.
No, nawet kursy takie, wiecie, organizowane przez uniwersytety, takie online'owe, jakby te uniwersytety na świecie mają swoje odnogi takie online i można tam sobie zrobić różne kursy, które zazwyczaj są bezpłatne. Jest cała taka platforma edX i Coursera i tam się można pozapisywać na naprawdę, wiecie, tak, Harvard, ale myślę tak też, że to jest coś takiego dla mnie, co jest bardzo, bardzo tutaj cenne, że właśnie uczenie się też wyszło poza szkoły, instytucje edukacyjne, też nie tylko w tym sensie, że uczymy się przez całe życie, ale też, że uczymy się z różnych bardzo źródeł, nie? Że jakbym miała wymienić podstawowe źródła uczenia się różne, to nie byłoby Coursera czy coś takiego, chociaż jest coś takiego, nie? Tylko naprawdę, no YouTube, Google, tak. Facebook, blogi różnych ludzi, którzy robią różne rzeczy. Dobra, co wiesz tak, dalej? Tak, więc w ogóle pierwsze, co jakieś tam rozwiązanie numer jeden, to nie widać, bo to w drugą stronę, ale jest, żeby przemyśleć edukację, żeby podejść do edukacji na nowo i myśleć o tym, jak uczyć ludzi, jak przygotowywać ludzi do tego, żeby oni szybko umieli się nauczyć nowych umiejętności. Czyli jak tą edukację przesunąć trochę z takiej wiedzowej, z takiego nacisku na wiedzę, na to, żeby się nauczyć na pamięć czegoś, na poszukiwanie źródeł, na bycie elastycznym, ciekawym, nie bojącym się popełniać błędów, szukać nowych rozwiązań, takich, których jeszcze w ogóle nie ma. Też myślę, że to jest takie przeniesienie ciężaru z wiedzy na umiejętności. Tak. Ja myślę, że to jest też tak, że tak naprawdę dzieci się uczą w szkole głównie umiejętności, a nie wiedzy. Nawet jeśli my nie do końca sobie z tego zdajemy sprawę. Nie, że to na przykład nie chodzi o to, żeby wiedzieć, ile jest 5 razy 5, tylko żeby umieć mnożyć. I że to nie chodzi o to, żeby wiedzieć, co jest napisane w książce, tylko żeby umieć przeczytać. I jakoś mam poczucie, że mi to rozróżnienie między wiedzą a umiejętnościami bardzo pomaga jakoś w różnych obszarach, jak myślę sobie właśnie o nauce i uczeniu, że to są głównie umiejętności. I że umiejętności to jest inny kawałek mózgu niż wiedza, że umiejętności to jest inny rodzaj pamięci, że na przykład że umiejętności to jest taka pamięć proceduralna, a wiedza to jest taka pamięć, która się nazywa pamięcią epizodyczna i taka pamięć, która przechowuje informacje. I teraz jak ludzie na przykład mają kłopoty z pamięcią, bo coś zapomnieli, bo nie, na przykład jakiś wypadek, to co zapominają, to głównie zapominają właśnie wiedzę, a umiejętności zostają, dlatego zostaje nam na przykład umiejętność mówienia w danym języku, chociaż nie możemy nie pamiętać, co się działo wczoraj. Jakoś tak chyba jest z naszymi umiejętnościami, ja tak bardziej jakoś z obserwacji siebie niż to, że jak się czegoś nauczymy, nie wiem, jazdy na rowerze, czy jakoś prowadzenia samochodu, to trochę to pamięta nasze ciało, że ja nie włączam głowy, żeby to robić, nie? Tak. Tylko gdzieś na poziomie ciała. Ciała i też nie do końca tak świadomie, że do tego, żeby pamięć proceduralna zadziałała, czyli żeby się nauczyć różnych umiejętności, niekoniecznie jest potrzeba semantyczna, dzięki Ewa. Ta pamięć, która zapamiętuje różne rzeczy, na przykład zapamiętuje jak stolica Polski się nazywa, to jest pamięć semantyczna. Ta pamięć proceduralna niekoniecznie potrzebuje tego, żebyśmy byli świadomi, skupieni i wiedzieli, że się uczymy. Nie? Że trochę potrzebuje to robimy powtarzalności pewnej i doświadczeń różnych. I to jest też powód, dla którego jak lepiej rozumiemy, jak to działa, to możemy lepiej wspierać dzieci. I ja bym chciała przejść, bo jak sobie pomyślałam o tym, że ty powiedziałeś, że roboty i że powtarzalne prace będą znikać trochę, to druga zmiana, która mam poczucie, że jest ważna, to jest taka, że jest coraz więcej takich zawodów, takich prac, które są związane z opieką nad innymi ludźmi, z poprawą jakości ich życia. To mi się kojarzy z taką
no nie wiem jak to potraktujecie, ale że kiedyś jak myślało się o takiej pracy, co studenci robią na przykład gdzieś tam dodatkowo, żeby sobie w trakcie studiów dorobić, to co byś myślała, że będą robić? Nie wiem, co robili ludzie za twoich czasów? Za moich czasów, nie wiem, jakichś korków udzielali. A teraz tak. Głównie parzą kawę. Kawę, tak. Nie? Albo w makach, nie? Też tak. Pracują. Tak. Albo też się opiekują ludźmi. Ja myślę, że taka akurat taki kawałek, że się ktoś, nie wiem, ja pamiętam, że się dzieckiem opiekowałam, tak. Nie? To taki kawałek dalej jest. Czyli, że zwiększa się ilość zawodów i prac związanych z opieką nad innymi ludźmi, troską o innych ludzi, robieniu dla innych ludzi różnych rzeczy. Tak jak sobie myślę, że kiedyś się mówiło, że jak nie skończysz szkoły, to będziesz zamiatać ulicę. Zamiatać ulicę albo rowy kopać. To myślę, że może być tak, że się będzie mówić, jak nie skończysz szkoły, to będziesz kawę parzyć. Chociaż ja chcę powiedzieć, że ja osobiście jestem niezwykle wdzięczna, że są tacy ludzie, którzy parzą kawę i to jest w ogóle jakaś... Naprawdę, ja czuję ogromną wdzięczność do tego, że są tacy ludzie i że robią to dla mnie i czerpię z tego dużo radości i uważam, że to jest... Ja mam jakoś tak, że zależałoby mi na tym, żeby, nie wiem, moje dzieci robiły to, co chcą robić. Jakoś tak, wiesz, żebym im nie sprzedawała takich... programów. Takich programów, że albo będziesz, nie wiem, ulicę zamiatać albo coś. Że sobie myślę, kurde, jak to ma być najszczęśliwszy człowiek na świecie zamiatający ulicę... Nie. Mi się marzy, żeby trochę, bo też myślę, że to jest taka rzeczywistość, która nas czeka, że to nie jest tak, że jak dziecko ma, no nie wiem, kończy gimnazjum na przykład, nie? To pomyśl sobie, albo teraz 8 klasę gdzie kończyć, pomyśl sobie, jaki to jest w ogóle, jaki to jest wiek człowieka. Mamy dzieci w wieku podobnym. 15 lat będą mieć. Nie? I jak się dzieciom w tym wieku mówi o wyborze zawodu. Nie? No, moje dziecko na przykład mówi, mamo, a czemu ty nie będziesz youtuberką? No teraz najwięcej to youtuberzy zarabiają. Ja to już jestem youtuberką. No. Mój syn powiedział, że jak będę miała więcej niż 1000 subów, to już jestem youtuberką, tak. Więc jestem. No, także mówi, to jest, mamo, to na tym się teraz zarabia, a nie, że tam, wiesz, jakieś lekarze, prawnicy czy coś, nie? Tylko tam youtuberzy są teraz w życiu. Czyli mówisz o tym, że nowe zawody powstają, takie, które sobie nie wyobrażaliśmy? Tak, w ogóle słuchałam ostatnio w Tok FM, była taka audycja, niestety jakoś nie dotarłam do tego, kto rozmawiał, ale to była taka, i tam usłyszałam, że dzisiejsze 7-latki, to jak one będą dorosłymi osobami, to połowa zawodów, która teraz istnieje, przestanie istnieć i w ogóle połowa z nich będzie wykonywała takie zawody, o których my w ogóle nawet nie wiem, jak się nazywają, nie mamy żadnego pojęcia. Ja w ogóle zastanawiam się, czy poza jakimiś poza jakimiś sytuacjami oczywiście, bo są rzeczy, które może się aż tak szybko nie zmienią, że w ogóle taka konstrukcja jak zawód dla mnie ma coraz mniej sensu. To jest właśnie coś, o czym piszą w tym raporcie, że coraz mniej będzie takich, że szukamy księgowej, szukamy tam kogoś, tylko bardziej jakich umiejętności. Widzę już, jak ludzie w tej chwili, na przykład jak pro robimy szkolenia i jak ludzie mają kłopot z nazwaniem zawodu, który mają, potrafią powiedzieć, co mogą zaoferować drugiej osobie, albo co robią, czym się zajmują, w czym się specjalizują, ale coraz rzadziej to ma nazwę jakiegoś konkretnego zawodu i myślę, że to też będzie taka zmiana, że się już coraz mniej w takie, wiecie, szufladki wkładamy. Ja chcę powiedzieć jeszcze o tym, bo to też mi się wiąże z tym, że nie ma, że się nie wybiera zawodu, że się całe życie można zmieniać to, co się robi, że się próbuje różnych rzeczy, że można w wieku 14 lat nie wiedzieć, co się będzie w życiu robić, ale można też w wieku 40. Można. Nie wiedzieć? Albo zmienić kompletnie? Nie? No. Można mieć nowy zawód w wieku 50 czy 60 lat? Moja mama cały czas się opiekowała nami i była taką mamą domową, która w domu z nami była. I pierwszą swoją właściwie taką poważną pracę zaczęła mieć w wieku 60 paru lat. Nie pamiętam dokładnie, ale 60 na pewno miała. I też trudno powiedzieć, jaki ma zawód, bo
Piszę artykuły na temat muzyki i nuty, przepisy, z nutami różne rzeczy robi, z muzyką. Nie wiem, jak ten zawód się nazywa. Więc nie, więc to jest taki kawałek o tym, że to się bardzo zmienia, że można mieć różne zawody, że można nie mieć zawodu, którego się da nazwać, że można różne rzeczy robić, że może się to zmieniać, że może być tak, że się uczymy czegoś nowego od nowa w którymś momencie naszego życia, bo stwierdzamy, że to, co robiliśmy do tej pory, z jakiegoś powodu nam nie pasuje. Mhm. Nie? Ja w ogóle zauważam, że dużo różnych rzeczy naprawdę już robiłam w swoim życiu i czasami miałam takie, jeja, po co ja w ogóle teraz w tą stronę, nie? I czemu ja robię to? A potem się to okazywało jakieś naprawdę przydatne, wartościowe w jakimś kolejnym moim doświadczeniu. Jakbym tak, tamtego nie miała, to bym pewnie tu nie doszła. Tak, że wszystkie te rzeczy, nawet jakie robimy i potem robimy coś zupełnie innego, to jest tak, że zbieramy różne doświadczenia i to jest cenne. Jakoś jak są szkolenia dla profesjonalistów, to robimy takie ćwiczenie, że piszemy różne nasze zasoby w tej pracy, którą mamy. I ja widzę, jak ludzie mają blokadę w wymienianiu na przykład jako zasobów swojej poprzedniej pracy, która nie była w ogóle związana z tym, co teraz chcą robić. Czyli na przykład gadamy o wspieraniu rodziców, a ktoś pracował właśnie, nie wiem, w biznesie jako menadżer, księgowa, jakieś projekty robił, no bardzo, bardzo różne rzeczy, jako informatyk. I trudno jest zobaczyć ludziom to, że ta poprzednia praca też jest zasobem w tym, co teraz chcą robić. I myślę sobie, że to jest coś takiego, co ja bym chciała bardzo nauczyć swoje dziecko i w ogóle, tak jak dorosłych, myślę sobie, że teraz chcę wspierać. Mm-hmm. Nie? No. Nauczyć, żeby potrafiło moje dziecko widzieć zasób i widzieć to, co ty powiedziałaś, że nawet jeśli zmieniam o 180 stopni swoje zajęcie, to to, co się nauczyłam w tym poprzednim, naprawdę nie ginie, tylko mogę z tego skorzystać. Takiego transferowania trochę, tego, tak, czego się nauczyłam, jakichś swoich doświadczeń. Tak, ale też czasem no, takiego po prostu ewidentnie zobaczenia, że to jest, że to nie ginie i że to może być potrzebne. Że to myślę nie sobie jest o tym, takie do kosza zupełnie. Tak, że myślę, jak myślę sobie o tym transferze, to myślę, że ten transfer to już jest kolejny krok po tym, że uwierzę, że coś z tego mogę mieć, nie? No. Tak samo jak myślę sobie o ludziach, osobach, które mają taki epizod w swoim życiu, że się opiekują dziećmi. To, nie? No. Tak? Ja mam taki epizod. No, ja też. No. Nie? Jak to jest cenne, źródło cennych umiejętności różnych kompetencji. I jak to jest ważne, żeby też to umieć zobaczyć jako swój zasób i doświadczenie zawodowe, które się może przydać. Ja teraz robię taką pracę. Część mojej pracy polega na tym, że rozmawiam z nauczycielami, wspieram ich. Rozmawiamy o tym, co mogą zrobić, żeby im było jeszcze lepiej w tej ich pracy, a jestem po studiach w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego, czyli taką sama uczyłam angielskiego, sama byłam rodzicem, który jakoś od tej strony rodzicielskiej pracowałam w korporacji i naprawdę wszystkie te doświadczenia bardzo mi pomagają z jednej strony w takich kontaktach bardziej organizacyjnych, jakimś takim ustaleniu sobie w dłuższej perspektywie tej pracy, z drugiej strony to, że łatwo mi jest zobaczyć perspektywę i nauczyciela, i perspektywę rodzica, i perspektywę dziecka, bo sama mam dzieci szkolne, które chodzą. I znasz te perspektywy tak, wszystkie. I naprawdę jakoś dużo łatwiej jest mi przechodzić i tak dłubać, grzebać, co tam może być ważnego pod tymi różnymi trudami, z którymi każda ze stron się jakoś stoi naprzeciwko nich, nie? Więc jakoś bardzo teraz mam taki moment w życiu, że widzę, jak to wszystko mi się spina i jak to, do czego mi to wszystko było potrzebne. To mi przychodzi taka rzecz, że tak jak wymieniacie tutaj też te różne zawody, które ja też uważam, że każdy zawód jest ważny i że mówienie, że jeden zawód jest bardziej odpowiedzialny, drugi mniej, albo że jeden zawód więcej znaczy dla innych, niż a drugi mniej, jakoś mam poczucie, że to jest nie do końca takie proste. Ale to, co myślę, że spina te wszystkie prace i co też na bank będzie naszym dzieciom potrzebne w przyszłości, to są takie kompetencje społeczne. Nie? Bo no ja sobie myślę, że chyba właśnie u Brené Brown słuchałam, jak ona mówiła, że jesteśmy maszynami, które nie jesteśmy maszynami, które myślą, tylko jesteśmy maszynami, które czują i przy okazji myślą. I to, czego jakby roboty i sztuczna inteligencja nie ma, to właśnie tego kawałka czucia.
A my często tak te uczucia staramy się gdzieś, wiecie, odstawić na bok i jakoś dużo jest takich. Tak, ona że... też mówi coś takiego, co bardzo mi się z tym kojarzy. No. W takiej książce o przywództwie mówi you can do vulnerability or vulnerability will do you. Czyli albo ty się zajmiesz swoimi emocjami, wrażliwością, albo wrażliwością, emocjami ludzi, z którymi pracujesz, nie? Albo one się zajmą tobą i wtedy będziesz mieć mniej wyboru, mniej decyzji, mniej wpływu w tym, co się będzie działo. Że jakoś bardziej będziesz w takiej reakcji na... Tak, że albo możemy jakoś sami podjąć taką decyzję, że widzimy to, zauważamy, traktujemy poważnie, albo będziemy osobami, które będą w jakiś sposób kierowane przez te emocje w taki sposób, w którym właśnie niekoniecznie będzie to tak, jakbyśmy chcieli. Mm-hmm, nie? Że wtedy jest mniej miejsca na wybór, na takie jakieś świadome działanie, tylko tak, bardziej... Tak. Coś się dzieje. Coś się dzieje, jest jakaś taka reakcja na, na bodziec. Tak. I to mi się też kojarzy z tym, że to w ogóle jak robiliśmy szkolenie z EDU, czyli edukacji, rodzicielstwo bliskości w edukacji, różne tam takie nazwy to miało. W każdym razie takie szkolenie właśnie o takiej przestrzeni edukacji, to robiliśmy sobie takie ćwiczenie, że zastanawialiśmy się, jakie kompetencje, jakie umiejętności na pewno będą potrzebne człowiekowi w dorosłym życiu do pracy. I to, o czym teraz rozmawiamy, to są takie dwa rzeczy, które jakoś mieliśmy wszyscy poczucie w grupie, że na bank będą potrzebne. To jest ogarnianie siebie i ogarnianie relacji z innymi. Nie? Czyli rozumienie siebie, wiedza o sobie, umiejętność samoregulacji, umiejętność jakiegoś zadbania o siebie. Nie wszystko, co jest związane z tym, jak ja ze sobą. To się nazywa kompetencje intrapersonalne. Nie? Czyli taki ja kontakt, ze sobą, co ja czuję, czego potrzebuję. Tak, i to jest jedna część, a druga to są kompetencje interpersonalne, czyli właśnie ja w relacjach z innymi. I że jakikolwiek byśmy zawód nie wykonywali, to tych dwóch obszarów się nie da przeskoczyć. No nie? Tak, że nawet, no nie wiem co robiąc, to jednak nawet zawsze jak, jestem nawet ja jak ze wydaje sobą. Mi się, że jestem... jakimś takim, wiecie, samotnym strzelcem, który wykonuje jakieś rzeczy, to dalej jest tak, że potrzebuję komuś to sprzedać, tak? Z kimś się dogadać, z kimś się umówić. Trochę dogadać się ze sobą. No, też, kurczę, tak, wstanę do tego kompa, czy nie? A może jeszcze bym poleżała? Tak, już nie mówiąc, że szaloni naukowcy, którzy sami jedni w swoich zaciszach laboratoriów różne rzeczy odkrywają, też nie istnieją, bo praca naukowa jest bardzo pracą zespołową. Tak, właśnie piszą o tych takich umiejętnościach w tym raporcie World Economic... Meta skills. Tak, bardzo lubię takie słowo, meta skillsy, że meta coś, meta umiejętności. Tak, taka jak przedsiębiorczość. Tak. Praca zespołowa. No. Ciekawość. I taka umiejętność adaptacji. Zdolność adaptacji, przystosowania. No. Także to takie, oni wymieniają takie ważne umiejętności. Bardzo, nie? Bardzo to czuję, że to jest właśnie to, nie? Przychodzi mi też do głowy taka, jak myślę o tej przedsiębiorczości, to nie pamiętam, ale wydaje mi się, że kiedyś żeśmy o tym gadali, że tam, gdzie dzieci ćwiczą przedsiębiorczość w szkole, to ja bym powiedziała, że w tym, jak się ślizgać... żeby sobie poradzić systemem. Aha, czyli jak tam obchodzić różne... Tak, że to jest miejsce, gdzie dzieci mniejszym... są przedsiębiorczości w szkole. Tak, jak ściągają, piszą pracę domową na przerwie. Żeby jak najmniej zasobów włożyć energii, wysiłku, a jednocześnie zaliczyć to, co jest jakoś wymagane od nich i trochę narzucone, nie? Tak, myślę też sobie, że to, co nas czasem wkurza w ludziach albo w dzieciach, czyli to, żeby, jak ty mówisz, jak najmniejszym kosztem mieć jak największy zysk, to jak na to spojrzymy nie tak wąsko, w sensie, że jak największym kosztem... Czyimś, bo to też nie czyimś, nie? Tylko swoim kosztem tylko, najmniejszym. Tylko jak spojrzymy na to, jako na taką ekonomiczność naszego organizmu, to jest, ja bym powiedziała, zachwycające. No. Nie? Że tam, gdzie można włożyć mniejszy wysiłek, to my taka chcemy, ergonomia, szukamy... Tak, o, bardzo mi się to podoba.
nie? Że my szukamy tego miejsca, gdzie możemy włożyć mniejszy wysiłek, a nie większy. Tak, no bo po nie? co z drugiej strony, tak? No. Że to jest jakieś takie ekologiczne, też bym powiedziała. O, bardzo też mi się, ergonomia mi się podoba i ekologia mi się podoba, nie? No. Kolejna rzecz, która wydaje mi się taka, że się jej nie przeskoczy, to jest trochę też to, co my robimy teraz, że nie wierzę, żeby dało się wykonywać jakikolwiek zawód w przyszłości, nie ogarniając nowych technologii. Widzisz, od razu wiedziałaś, o co chodzi. Wiedziałam. No, no. Że to po prostu nie jest możliwe. Więc myślę sobie, że jakoś biorąc pod uwagę to, jak my się tych technologii boimy w zestawieniu z dziećmi, to że warto też pamiętać, że może być tak, że to jest to miejsce, gdzie one się uczą najwięcej takich rzeczy, które im się w przyszłości naprawdę przydadzą. I że to, że dzieci są tymi technologiami tak zainteresowane, nie jest kompletnie jakiegoś bez związku. Bezcelowe. Tak, i bez związku z tym, co one będą się potrzebowały nauczyć, żeby sobie poradzić w dorosłym życiu. U Kena Robinsona czytałam takie zdanie, które mnie zatrzymało, pomimo tego, i do tej pory je pamiętam, pomimo tego, że to było ze 2 lata temu, że on pisał, że dzieci jakoś naturalnie ciągną do takich rzeczy, które potem w tym ich dorosłym życiu, w tej przyszłości, jakoś one są kluczowe, że one jeszcze nie wiedzą, jak ta przyszłość będzie wyglądać, ale tak jak, nie wiem, poprzednie pokolenia, tak, ciągnęło do książek, do takiego, wiecie, bardziej gdzieś pracy głową, tak jak teraz, nie wiem, głównie ta praca dużej części ludzi polega na jakimś takim, pracowaniu głową głównie, wymyślaniu, nie wiem. Tak, chociaż jak myślę sobie o technologiach, to jest bardzo praca, jeszcze bardziej praca głową. Jeszcze bardziej. Jednocześnie po prostu nowe narzędzia są do tego. Wtedy był taki etap, że tych komputerów dużo nie było i bardziej były jakieś maszyny do pisania, ale nadal to było takie słowo, wiecie, że dużo pracy z jakimś tekstem, ze słowem pisanym. I moja mama mi opowiada, jak jej rodzice się wkurzali na to, że ona tyle w tych książkach siedzi, a coś by rękami zrobiła, tak ten, nie? A my teraz... I że wiadomo, że to chodzi o jakiś balans i szukanie takiej równowagi w tym, nie? Że... Tak, ale jak sobie wyobrażam rzeczywiście dziecko, które jest jakby zaabsorbowane przyswajaniem wiedzy, to Holt jak pisał, i to jest rzeczywistość, która jakoś jest mi bliska i znana, jak on pisał w latach 80., to pisało dzieciach, które pochłaniają książkę za książką i przelatują przez całą bibliotekę po kolei, rzeczywiście. A teraz dziecko, które pochłania wiedzę, kojarzy mi się z dzieckiem, które dużo na YouTubie i seriale ogląda. Seriale, filmiki, tak, od jednego do drugiego tutaj proponowane, tak, nie? Tak, i wcale mi się to nie kojarzy tylko z taką jakąś jałową czynnością. Koteczkami. Chociaż koteczki, myśmy dzięki koteczkom się bardzo dużo angielskiego nauczyli. Chcę ci powiedzieć, przeszliśmy przez barierę, jak to powiedzieć? Przez barierę znam kilka zdań i ich używam, odczytuję rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej i widzę i zgaduję jakoś, o co w nich chodzi. I przeszliśmy też przez barierę humoru, gry słów i ironii, sarkazmu i tak dalej, dzięki takiej postaci, która się nazywa Grumpy Cat, której jestem bardzo wdzięczna i to jest moim zdaniem mega poziom w języku. Nie, przejście przez to, że się humor i ironię rozumie. I jak to mówisz, to myślę też sobie o tym, że to, co jest cenne w tych nowych technologiach też i co myślę, że dzieci bardzo przyciąga, ale nie tylko dzieci, ale też dorosłych, to taka łatwość dotarcia do ludzi, którzy mogą chcieć skorzystać z naszych zasobów. Ania się pyta, pytasz się Grumpy Cat. To jest taki kot, który się urodził z taką genetyczną wadą, która powoduje, że ma taką minę niezadowoloną zawsze. W związku z tym są bardzo różne memy właśnie z Grumpy Catem, na którym jest na przykład napisane: uwielbiam matematykę, bo dzięki niej ludzie płaczą. Po angielsku. No i że to, na czym polega w tej chwili internet, to na tym, że każdy, kto chce, może tworzyć i może dzielić się z innymi tym, co tworzy i może dotrzeć do innych ludzi. I to, co twoje dziecko ci powiedziało, żebyś była youtuberem, tak,
to jest właśnie przejaw czegoś, co jest ogromnym zasobem dzisiejszym. I to jest po pierwsze, że jeśli coś robię, mam jakieś rzeczy, z którymi chcę dotrzeć do ludzi, to mam dużo mniej barier niż kiedyś. Mm-hmm. To jest taka różnica pokoleniowa, którą ja mam poczucie, że ja już widzę w swoim życiu. Sprawdź, jak to, że? Jak to jest z twoim. Gdyby nie internet, mm-hmm. w życiu bym nie robiła tego co robię, robisz. Ponieważ mm-hmm. moja praca zawodowa w sensie takiego momentu, od którego zaczęłam robić coraz nowe rzeczy, mm-hmm. więcej zaczynałam docierać do nowych ludzi, zaczęła się od takiej strony internetowej Dzikie Dzieci. Mm-hmm. Czyli od tego, że wymyśliłam sobie, że ponieważ w Polsce nie ma nic na temat rodzicielstwa bliskości, to ja zrobię taką stronę, która będzie o tym rodzicielstwie bliskości opowiadać. I to jest coś, co wcześniej nie byłoby możliwe. Musiałabym być naukowcem, mm-hmm. doktorem, mieć dorobek naukowy, nie wiem, jeździć na konferencje naukowe, mm-hmm. być kimś, kto w jakimś środowisku był na tyle uznany, żeby ktoś z tego środowiska uznał, że ja mogę czymś się dzielić i że mam do tego prawo. Mm-hmm. Nie? W tej chwili to wygląda tak, że jeżeli ja mam coś, co chciałabym innym ludziom pokazać, to po prostu zaczynam to robić. Mm-hmm. Nie? I to jest zmiana. Ja już jestem osobą, która to, co ja robię, nie byłoby możliwe, gdyby nie było internetu. Na taką skalę. I to jest pierwsza zmiana, czyli że żeby dotrzeć do ludzi, nie potrzebuję być kimś, kto jest przez innych ludzi z branży, że tak powiem, uznawany za godnego, żeby to robić. A druga zmiana to jest taka zmiana procentu ludzi, którzy działają głównie odtwórczo. Mm-hmm. To, że coraz więcej działa twórczo, w takim sensie, że tak jak kiedyś kojarzyliśmy technologię z czymś, co się ogląda i co się widzi, mm-hmm. to dzieci coraz bardziej myślą o nich jako o czymś, co się robi i tworzy. Mm-hmm, że tak. I jest to dużo oczywiste. Taka era tego user-generated, tak. Nie? Kontakt, jest to oczywiste dla nich, że tak. Interakcja z internetem i z technologiami nie polega na tym, że się ogląda, tylko że się tworzy. Mm-hmm. I mam poczucie, że warto by było, żeby rodzice też jakoś dogonili tą rzeczywistość, takie mi przychodzi określenie, mm-hmm. czyli żeby zobaczyli, że to jest narzędzie do tworzenia. Mm-hmm. A nie tylko taka do nie do grania, nie do oglądania, tylko właśnie do tworzenia. I to jest to miejsce, jakoś mam poczucie, jakoś to jest taki temat dla mnie, który ja uwielbiam. Związek kreatywności z rozwojem i uczeniem mm-hmm. się. Nie? No. I tego, jak tworzenie nam pomaga się uczyć. I myślę sobie, że do pewnego stopnia taka odtwórczość czy na oglądanie się czegoś, żeby potem samemu to jakoś przetworzyć i zrobić nową wersję, w tym też jest taki kawałek tego, że ja pooglądam, tak. jak ktoś coś zbudował po to, żeby zbudować potem trochę inaczej. Zrobić to w trochę inny sposób. Tak, ale że zobacz, jaki tu jest element mocny tego, że ja już mm-hmm. się chcę naoglądać po to, że potem wchodzi mi to na to, że ja sama robię. Że to nie jest nie tylko po to, żeby obejrzeć i koniec. Że to odłożyć. Się nie kończy na oglądaniu. Mm-hmm. Nie? Tak. Tylko, że właśnie przechodzi bardzo do tworzenia i ja widzę, jaką dzieci mają po prostu, nie? Jaką one mają taką energię, taką motywację do tego, żeby coś same robić i tworzyć. Nawet jeśli to jest takie, że może ktoś by powiedział, że to no to takie jest, wiecie, jak tam dzieci se robią, ale to jest coś, przy czym dzieci się ogromnie uczą. Dużo. Mhm. I ja sobie myślę też, że ten czas, w jakim żyjemy, też widzę, że to jest takich jakby beta produktów, że robimy coś trochę, proponujemy jakiś taki, nie wiem, szkielet i potem na bazie tego, czego jakoś potrzebują osoby, do których kierujemy to, to udoskonalamy ten produkt. I że jakby nie siedzimy i nie dłubiemy i nie robimy tego, aż to będzie idealne i perfekcyjne i dopiero wtedy, tylko to jest trochę takie współtworzenie razem ze swoją społecznością, dla której się to coś robi. Tak, że jak na przykład chciałyśmy robić proces rozwojowy o granicach z Gosią, to żeśmy go wymyśliły w godzinę.
Mhm. Nie? I mówimy, wiemy, żeby to zrobić tyle, żeby to zacząć robić. Mhm. I zobaczymy, czego ludzie potrzebują. Nie? No i to jest mega sensowne, nie? No. Że wtedy naprawdę dostaje się coś takiego szytego na miarę. Tak. Bo w odpowiedzi na moje indywidualne potrzeby. Mhm. Nie? A jednocześnie jakoś w grupie osób, które doświadczają jakichś podobnych wyzwań. I też myślę sobie o takim kawałku, jak to... To jest taki kawałek, który szkoła bardzo musi jakoś, żeby mogła wspierać ludzi w rozwoju, to szkoła, edukacja bardzo musi puścić i w ogóle myślę, że my dorośli, mm-hmm. że to jest takie potrzebne, żeby to po prostu, wiesz, odczepić się od tego. To jest takie ciśnienie na to, że wartość ma to, co jest skończone tylko. Skończone, perfekcyjne, nie? Już nic dodać, no, nic w ogóle ująć. Skończone, nie? Skończone. Że gadałyśmy o tym niedawno z moją siostrą, która... ponieważ jej głównym zawodem, zajęciem jest taki zawód artystyczny, bo ona uczy ludzi malować i maluje. I gadaliśmy o tym, jak na plastyce w szkole ocenia się pracę tylko wtedy, kiedy jest skończona. Mm-hmm. I że bardzo się pokazuje ludziom, że dopiero to skończenie ma wartość, że proces twórczy, eksperymentowanie, działanie... Uczenie się przez działanie, mm-hmm. eksperymentowanie nie ma wartości, tylko ma wartość dopiero gotowy produkt. I myślę sobie, jak to bardzo jest w sprzeczności z tym, co ludzie wiedzą o tym, jak to naprawdę wygląda w dorosłym życiu. Neil Gaiman, który jest moim idolem, jak ktoś nie wie, to on jest pisarzem i pisze fajne książki. I mówi różne fajne rzeczy o sztuce i o tym, żeby robić błędy. I mówi też o tym, że jak ktoś chce zacząć pisać, to że trzeba... Jak ktoś chce zacząć pisać, to trzeba pisać. Mm-hmm. I żeby się nie bać tego, że trzeba napisać 50 rzeczy do szuflady, zanim się napisze jedną taką, z której jesteśmy tacy zadowoleni, żeby komuś ją pokazać. I potem jeszcze 50 kolejnych, zanim ktoś od nas coś kupi. I że właśnie takie tworzenie tych różnych, tak jak ty mówisz, tych wersji beta, tych niedokończonych, tego robienia do połowy i stwierdzania, że to już to nie będzie dalej, mm-hmm. nie wyszło, żeśmy się nauczyli wszystko, co trzeba i zaczynamy od nowa, nie? To jest taka część, którą dzieci często widzę, że są za to krytykowane że dzieciom mm-hmm. się często mówi, że to tak nie można. I widzę też, jak dorośli się boją tego elementu procesu twórczego. Jak dorośli czują, że coś jest z nimi nie tak, jak to robią. Tak, albo że coś jest nie tak, jak tego właśnie nie skończą mhm. i że znowu od nowa zaczynam i chcę jakoś inaczej i że potem dużo jest takiego, czy ze mną wszystko w porządku, a może ja się do niczego nie nadaję, a ja mhm. tak nie potrafię. Ja sama tak mam, że mam dużo ocen na swój temat, że ojej, tak to wymyśliłam, tamto wymyśliłam, siamto wymyśliłam, a nie dokończę, a coś, a potem nagle przychodzi moment, że to wszystko się układa, mm-hmm. nie? I... No. A ponieważ tak jakoś bardzo rzeczywiście długą część życia byłam oceniana za to, jak coś wyszło i co wersję finalną, jaką przedstawiłam, mm-hmm. no to trudno mi się od tego odkleić, odczepić. No. Tak, że jakby każda praca skończona opiera się na iluś nieskończonych projektach. No. I że jak gadam z ludźmi z różnych zawodów, mnie to bardzo ciekawi, gadam na szkoleniach do profesjonalistów, ale też jak mam okazję, to gadam z ludźmi w innych zawodach. Prawie każda praca opiera się na tym, że są różne projekty, których się nie kończy. W mhm. informatyce jest tak, że się zaczyna robić grę, a potem się to zostawia, bo widać, że to nie idzie dalej. Jak się książki pisze, to tak jest. Jak się obrazy maluje, to się dużo szkiców robi i potem się zostawia. Nie, że to jest mhm. po prostu część no, prawie każdego zawodu, takiego właśnie twórczego, nie? No, że tak jest. Ale słabo było, jakby lekarz tak zaczął coś, a potem stwierdził, że nie. Wiesz co, ale myślę sobie, że z lekarzem też tak jest, że jak zaczyna leczyć no. i ma jakąś hipotezę, lekarze się przyznają, jak się z nimi rozmawia, że praca lekarza jest trochę jak praca detektywa mhm. i że jak lekarz ma jakąś hipotezę i zaczyna coś robić z pacjentem i widzi, że to nie idzie w dobrą stronę, to też jest czasem tak, że lekarz zostawia różne hipotezy i różne mm-hmm. pomysły na leczenie i szuka innego. I zatrzymuje innego się sposobu. I mówi, mm-hmm. wydawało nam się, że to pójdzie tak i tak, a nie idzie. Nie, że idziemy mm-hmm. do lekarza, lekarz sprawdza, czy ten lek działa i pomaga, który bierzemy i mówi, zostawiamy go i bierzemy inny. I także ja myślę, że to jest w każdej, mm-hmm. nie?
W każdym zawodzie taki element. No i że coś, czego mi jest mało w edukacji, takiego uczenia, jakby odejście od tego, że lepiej się uczyć na uniwersytetach niż na błędach, nie? Że kurde, błędy są świetnymi lekcjami i uczmy się i tu, tak, i tu. Tak, i Neil Gaiman, który jest moim idolem, mówi, żeby popełniać jak najwięcej błędów. No i Leif Larson też na przykład właśnie, jak różne ćwiczenia z takich trudnych rzeczy robi, to mówi, jak chcesz się nauczyć prosić, to na przykład idź i zrób sobie takie zadanie, żeby przez 50 odmów zgarnąć, nie? Że naprawdę, że samego siebie można trochę sobie zrobić takie wyzwanie i takie ćwiczenie i że właśnie jakby specjalnie, intencjonalnie robię coś, z czym jest mi trudno, co mi sprawia trudność. Czymś takim jak praktyczna improwizacja, też się mówi o tym, że jak się robi kontrakt z uczestnikami warsztatu, to jednym z elementów kontraktu jest to, że się mówi popełnij błędy. Mhm. Nie? Także no, naprawdę. Chcę przeczytać, bo są dwa pytania konkretne. Więc przeczytam. Jak to się, czekaj, żeby teraz nie stagować. O. Jak można konkretnie wspierać dziecko, że fakt nauczyciele chwalą za ocenę, ale nie musisz mieć najwyższej oceny? To ja bym powiedziała, że jak ludzie naprawdę głęboko mają poczucie, że oceny nie za wiele dla nich znaczą, to to się ujawnia na zewnątrz. Na przykład w tym, że się o te oceny nie pytają, nie interesują nimi, że jak dziecko przychodzi, mówi: dostałem dwójkę, to mówią, i jak ci z tym jest, i jak przychodzi, dostałem piątkę, to też mówią, jak ci, jak ci z tym jest. Nie? I wspieranie, w ogóle taka konstrukcja jak wspieranie kogoś, to jakby nieważne, w czym będziemy wspierać, wspieranie oznacza towarzyszenie komuś, zainteresowanie jego perspektywą. Nie, jakieś takie pytanie, czego by mu było potrzeba, wiedzenie lepiej. O, nie? Tak, że to niezależnie, czy będziemy wspierać dziecko w sprawie ocen, czy będziemy wspierać kogoś w sprawie tego, że jest chory, czy będziemy w sprawie tego, że mu jest, nie wiem, trudno w pracy, to wsparcie oznacza mniej więcej to samo. Nie? Drugie pytanie jest takie. To chyba nie jest pytanie, czekaj, ale przeczytam. Słyszę często nauczycieli, którzy mówią, że dla nich skończona praca jest takim dowodem, że dziecko się napracowało, a to, które nie skończyło pracy, leniło się. Jakoś czuję bardzo, że zupełnie nie. Że ktoś się mógł... Sprawiedliwie jest dać gorszą ocenę dziecku, które nie skończyło zadanej pracy. O, a propos skończenia. Tak. Że ktoś może się bardzo napracować i nie skończyć, a ktoś może się niewiele napracować i skończyć. Bo mu to jakoś łatwo i prosto poszło. No, bo stwierdzi, dobra, zrobię byle jak, byle było skończone, bo różne lepiej rzeczy oceniają skończone. Na przykład, nie? Więc to w ogóle jakoś czuję właśnie, że... Ja naprawdę tak marzę, żeby nauczyciele z jednej strony, żeby jak już musi być ta ocena, ale to żeby ona włączała różnych uczestników... Jakby nie, żeby to nie była tylko taka ocena, że przychodzi nauczyciel, mówi piątka, dwuja, truja, tylko że mówi, dobra, to ja proponuję coś takiego, a ty co proponujesz? I żeby to było jakieś takie wspólne gadanie o tym, jak to już musi być jakiś, nie wiem, punkt odniesienia, nie? Żeby to nie było takie z góry i ja wiem lepiej, ile ty w to włożyłeś wysiłku i czy to dla ciebie było wyzwanie, czy nie było wyzwaniem dla ciebie, tylko żeby naprawdę te dzieci jakoś zacząć jak podmiot traktować, a nie kurde przedmiot oceny, nie? Że... Myślisz, że to możliwe? Myślę, że możliwe. Pomyślałam sobie jeszcze, że chcę powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która mi się kojarzy z tymi robotami i z tymi różnymi rzeczami. Pamiętam, jak też jeden gość powiedział, jest taki filmik, który mówi, on właśnie mówi, że dużo tych prac, takich prostych, będą wykonywać roboty. Dlatego najlepszym przygotowaniem do dorosłego życia i do przyszłych dorosłej pracy jest zabawa. Nie, że to jest aktywność, przy której dzieci się najwięcej mogą nauczyć takich rzeczy, które im się w dorosłym życiu potem przydadzą. Nie? I taka rzecz, która jakoś dla mnie bardzo jest ciekawa, też jestem, czy ty wiesz, że w ogóle coś takiego jest, to ileś krajów w Europie rozważa dwie takie zmiany na rynku pracy, które warto w ogóle wiedzieć, że jest coś takiego. Pierwsza zmiana to są miejsca, które rozważają 6-dniowy dzień pracy.
Szwecja, mam wrażenie. Sześciodniowy. Sześciogodzinny. Sześciogodzinny. Myślę, że dzień nie pracy. Pracujesz 8 godzin, tylko 6, 6, ale płacą ci za tyle samo. No, bardzo sensownie. Ponieważ ich analiza ekonomiczna, taka, która wierzy im, że dobrze to policzyli, wskazuje, że ludzie efektywnie i tak nie pracują 8 godzin dziennie i że jak będą pracować. Reszta takie dupo godziny. Tak. To że tak jak będą, żeśmy mówili. No, nie, dupo godziny. Dupo godziny trzeba odsiedzieć, już się że zrobiła. Że jak ludzie pracują 6 godzin dziennie, to właściwie robią tyle samo, co jak pracują 8, bo głowa ma ograniczone możliwości, nie? Przerobu. I to jest pierwsza rzecz, która jest jakaś taka ważna. Mhm. A druga rzecz, to coraz więcej krajów podejmuje taką... takie badanie gruntu, bym powiedziała, w kwestii czegoś takiego, co się nazywa dochód podstawowy. Tak, też o tym tutaj piszą i słyszałam, że już Dania. Wiesz co, no ja właśnie słyszałam tutaj... o Danii, tak. Słyszałam o Finlandii, słyszałam o Szwajcarii i słyszałam o Szkocji. No to ja słyszałam, że chyba w Danii tylko wprowadzono na razie ten taki wynagrodzenie podstawowe, nie musisz, po prostu, że każdy człowiek ze względu dostaje. Na to, że żyje, to dostaje pieniądze, żeby godnie żyć. Tak. Pełnoletni. I gdzieś to tutaj było w tym moim tym, ale nie wiem. I że zobaczcie, ten dochód podstawowy trochę odwraca nasze myślenie o pracy, dlatego że mam poczucie, że jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do takich przekonań, że praca jest po to, żeby przeżyć, że praca jest po to, żeby zarobić na życie. To jest ten universal basic. Nie? Że kto nie pracuje, to nie będzie miał jak żyć. A ten podstawowy dochód trochę odwraca to w taki sposób, że trochę praca jest przywilejem. O, chyba coś u ciebie się zawiesiło. No, bo chociaż zobacz, nie wiem. Nie ma tej liczby uczestników. No to teraz nie wiem, co zrobić, jak się zawiesiło. No nie wiem. To rozumiem, że ktoś może oglądać u nas, albo jak będzie zakończyć, to może wtedy wskoczy. No nic teraz z tym nie no zrobię, No nic się nie? teraz nie zrobi, tak. Która godzina w ogóle? Już kończymy. Dobra. Nie, że wszyscy, jak wszyscy dostają jakąś podstawową kwotę, to jest moim wyborem, że chcę pracować, żeby dostawać więcej, ale też, że wtedy praca jest czymś takim, co daje satysfakcję, przyjemność i wykonuje ją właśnie niekoniecznie dlatego, żeby... Tylko dla pieniędzy, tylko po to, żeby, nie wiem, żeby czuć, że to, co robię, jest potrzebne innym, żeby się rozwijać, żeby jakoś fajnie spędzać czas. Jest takie pytanie, które ja czasem zadaję ludziom, którzy zastanawiają się, co by zawodowo chcieli robić, że gdybyś dostawał tyle pieniędzy, żeby móc żyć na luzie, komfortowo, bez problemu, tyle byś dostawał, nie? Że jakbyś dostawał tyle kasy, ile to tam masz ochotę, to co byś wtedy robił? Nie? Ja bym agroturystykę prowadziła, wiesz? Miała różne kozy i takie. Ja właśnie się zastanawiam, co bym robiła. Ty byś na szkockiej wyspie. Na szkockiej wyspie, ale myślę, że bym prowadziła jakieś online kursy ze szkockiej wyspy i ten. I książki pisała, i czasem sobie gdzieś jeździła, jakieś warsztaty poprowadzi, bądź właściwie to bym robiła to samo. No. Taka ja też bym chciała robić to samo, ale mieszkać tam, gdzie jest więcej natury. Że jeżdżę ostatnio samochodem i patrzę, że po prostu tych drzew jest tak mało. Ja już mieszkałam tam, gdzie jest więcej natury i to ma plusy i minusy. No jak wszystko, nie? No. Dobra. No, dobra, to tyle. To tyle. No to słuchajcie, damy znać, kiedy następne za 2 tygodnie pewnie. Tak, pa, pa, tak, buźka. Tak, tak.